Mateusz Gęza, Radio Z. Kolejne sportowe spotkanie. Łukasz Koszarek, a więc zawodnik Legii Warszawa, ale można powiedzieć, że już trochę prezes Polskiej Ligi Koszykówki. Witam cię serdecznie. Witam cię jeszcze bardziej serdecznie. Myślę, że na razie można mówić, że zawodnik Legii Warszawa. To by było najbardziej odpowiednio. Ale powiedz mi, jeszcze też trzeba dopisać, że dyrektor koszykarskiej reprezentacji Polski, to stanowisko już powoli gdzieś można szukać następcy, bo takie przynajmniej gdzieś opinie krążą. Rozpocznijmy od tego. Żegnasz się z karierą zawodniczą. To jest twój ostatni sezon, no i najlepiej pewnie chciałbyś dobić do jakiegoś medalu, może złotego. Myślę, że wszyscy fani koszykarskiej Legii tego pragną. No tak, to jest, co jest fajne, że gdzieś tam jak ogłasza się zakończenie kariery trochę wcześniej, to można już tak grać po prostu, żeby wygrać. Nie ma już tego ciśnienia na statystyki, nie ma ciśnienia, co będzie w przyszłym sezonie. Najważniejszy jest ten moment, co uda się mojej drużynie wygrać w tym sezonie. Marzeniem na pewno jest złoto, natomiast medal byłby na pewno wielkim sukcesem i mimo, że tych medali troszeczkę mam, to kolejny na pewno byłby takim zwieńczeniem, takim kolejną piękną chwilą, a tych pięknych chwil nigdy nie za wiele. A ty jesteś już trochę zmęczony jako zawodnik? Jesteś zmęczony koszykówką? Koszykówka cię zmęczyła, trochę znudziła? Jak to wygląda? Nie jestem zmęczony koszykówką ani trochę. Pewnie moje ciało jest trochę bardziej zmęczone, bo gdzieś tam a to kostka mnie boli, a to plecy, a to trochę kolano. Są dni, jak to się mówi w tym wieku, że czasami nie wiesz, jak się będziesz czuł na następny dzień, że wszystko zależy, jak się wyśpisz, wszystko zależy, co robiłeś dzień wcześniej i tak naprawdę to jest trochę loteria. Więc niestety no, ciało mówi dosyć. Dostałem w tym sezonie już nawet takie informacje, to może złe, ale takie sygnały, że a tu dwa razy byłem chory, a tu jakaś łydka naciągnięta delikatnie, a tu jakieś inne problemy. Zazwyczaj odpukać nie miałem tych problemów, więc to dla mnie są takie sygnały, że kolego, dziękuję bardzo. Bo wiesz, bo ty się trochę kojarzysz z takim piłkarskim Kamilem Glikiem, że trochę niezniszczalny, on nawet nie może zerwać więzadeł, bo nie ma więzadeł, jeśli chodzi o więzadła krzyżowe, ale tak pół żartem, pół serio, ciebie te takie poważne kontuzje po prostu przez lata kariery omijały, że jakoś, nie, czy to kwestia higieny zdrowotnej, czy też po prostu to, że byłeś koszykarzem, który też i lubił grać na poważnie, ale też cieszyć się życiem i to też sprawiło, że dzięki temu przedłużałeś sobie tę karierę. Wiesz co, myślę, że jednej drogi nie ma, bo gdzieś tam nie byłem na pewno jakimś tam ideałem, natomiast no, pod koniec kariery na pewno dużo bardziej dbałem o to, ile śpię, ile jem, co jem. Także to wszystko, ale oczywiście z takim umiarem, nigdy w stylu takiego jakiegoś zakonu w domu nie miałem. I na winko czasami można było sobie absolutnie pozwolić. Absolutnie, czasami czerwone winko. Więc po prostu może takie geny dostałem od rodziców i fakt, że nigdy jakoś może nie byłem najwyższej klasy atletą, że gdzieś tam grałem po prostu w taki sposób, że w zasadzie na krawędzi, a tutaj gdzieś tam trochę może bardziej głową, trochę umiałem się ustawić, może lepiej czytałem grę niż inni i to gdzieś spowodowało, że, ale też i miałem bardzo dużo szczęścia, że jakoś te kontuzje omijały. A to nie było tak, że na przykład prezes Legii, a więc Jarosław Jankowski, przyszedł i powiedział: Łukasz, podpiszmy jeszcze o rok kontrakt. Była jakaś propozycja, była próba przekonania ciebie, czy w ogóle nawet, nie wiem, Legia doszła do wniosku, że potrzebujemy młodych? No nie, no muszę tu przyznać, że bardziej ta wygrała chyba ta druga opcja, że potrzebujemy młodych i prezes Jarek Jankowski nigdy do mnie nie przyszedł i nie powiedział: porozmawiajmy o przyszłym sezonie. Ale może dlatego, że ja też wyprzedziłem to wszystko i gdzieś tam 2-3 miesiące temu
No już sam zapowiedziałem, że to jest ostatni sezon. Ale wahałeś się na przykład jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu, że nie miałeś tak dokładnie określonej tej wizji, że będziesz się żegnał w momencie rozpoczęcia? To znaczy może nie wahałem się, ale dałem sobie 2-3 miesiące tego sezonu zobaczyć, jak się będę czuł, jak będę grał i wtedy tą możliwość podjęcia decyzji. A może też dlatego, że po prostu prezes Radosław Piesiewicz postanowił pójść do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i otwierają się inne furtki. Też szkoda było z nich nie korzystać. Nie, myślę, że nie, bo jestem przecież w Polskim Związku Koszykówki od jakiegoś czasu jako dyrektor sportowy reprezentacji i bardzo mi się podoba ta rola i myślę, że nawet jakbym o rok dłużej zgrał, to chyba bym nie musiał rezygnować z tej pozycji. A będziesz rezygnował, gdyby się tak złożyło? Ja wiem, że trudno jest ci pewnie, nawet jeżeli chcesz coś powiedzieć, to może nie do końca wszystko możesz, ale tak hipotetycznie. Gdyby tak się złożyło, że Radosław Piesiewicz zostaje prezesem PKOL-u, otwiera się furtka, bo on sam to zapowiedział, że nie zrezygnuje z roli prezesa Polskiego Związku Koszykówki, natomiast z Polskiej Ligi Koszykówki tak. Gdyby była taka propozycja i gdyby ludzie na ciebie zagłosowali, zarząd wyraziłby zgodę, żebyś został prezesem PLK, zgodziłbyś się? Zacząłeś pytanie, czy zgodziłbym się być prezesem, czy chodzi o dyrektora? Chodzi o to, żeby zostać prezesem, ale pewnie wówczas musiałbyś albo być, nie wiem, czy byś łączył, bo to było moje takie drugie pytanie, właśnie, czy można to połączyć, no, jedno z drugim. To są bardzo dobre pytania. Myślę, że pierwsza rzecz, ciężko mnie będzie wykopać z tej reprezentacji, bo tyle lat byłem, w zasadzie od 15 roku życia, czy to kadry juniorskie, później kadra seniorów, więc jestem bardzo zżyty i podoba mi się to wszystko, więc pewnie jakby mnie wywalili oknem, to bym, czy wywalili drzwiami, wróciłbym oknem. Natomiast co do prezesa Polskiej Ligi Koszykówki, no to gdzieś tam tak, jestem w kontakcie z prezesem Radkiem, natomiast no jeszcze do końca wszystkiego nie ustalaliśmy. Myślę, że on ma teraz bardzo gorący okres. I tak naprawdę zobaczymy. Na pewno jakby taka propozycja była, no to w zasadzie nikt nie miał takiego przejścia z jednej i to byłaby wielka jakby sprawa dla mnie, wielka nobilitacja i no super, super sprawa. Ale wyobrażasz sobie, że potem prezes jest dyrektorem, bo to jest jakby troszeczkę, wiesz, szczebel niżej i z drugiej strony, czy wypada potencjalnemu prezesowi być na przykład dyrektorem kadry? Ja myślę, że to jest kwestia tego właśnie, tych naszych rozmów, jakie pewnie niedługo będą i zobaczymy. Na tą chwilę myślę, że nie ma co przesądzać w ani jedną, ani drugą stronę. Ale na pewno sam sobie zadajesz te pytania, bo mówisz, że ciężko cię wyrzucić z reprezentacji, zresztą sam dopiero co pożegnałeś się oficjalnie z orzełkiem na piersi. No tak, mamy piękny okres teraz, bo w zasadzie sukces goni sukces i po mistrzostwach tak w Chinach może mieliśmy takie troszeczkę problem w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata, ale bardzo szybko z trenerem Iliciciem i wszystkimi ludźmi dookoła wyciągnęliśmy wnioski i miejsce czwarte na Mistrzostwach Europy. To w zasadzie nie zdarzyło się od bardzo, bardzo dawna i to było naprawdę piękne przeżycie, piękny sen i myślę, że to nawet ludzie, którzy gdzieś tam nie oglądają koszykówki codziennie, no naprawdę kibicowali nam i przeżywali również piękne chwile z nami. Ja byłem na tych mistrzostwach, miałem okazję komentować wasze mecze i to, co ja zapamiętam, to na pewno to, że była jedność i była drużyna i to nie tylko na parkiecie. To, co mnie osobiście cieszyło, bo to jest, myślę, bardzo kluczowe i bardzo ważne, żeby lubić się, żeby chcieć spędzać ze sobą czas. Natomiast z drugiej strony, jak patrzysz na to czwarte miejsce, to myślisz sobie, nie wiem, wracasz do tego, że ten Schroeder, że ci Niemcy, że było tak blisko, przecież zabrakło kilku minut, bo już dogoniliście ich, było remisowo, poszły 2-3 akcje, odpuszczaliście go na dystansie, no i ten brąz uciekł. Czy z drugiej strony patrzysz sobie na to, skoro było już tak niewiele do tego medalu, to te reprezentacje po liftingu, po dołożeniu pewnych elementów do tej układanki, stać po prostu na medale w najbliższych latach? Znaczy na pewno poprzeczka jest bardzo wysoko i może teraz, jak tak sobie siedzimy, oczywiście
no, czwarte miejsce traktujemy jak sukces. Natomiast no, ten medal byłby jakimś tam zwieńczeniem i no, czymś, co pewnie trudno będzie powtórzyć. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, no, gdzieś tam przez ten cały okres wakacyjny, może nawet trochę wcześniej, zbudowała się fantastyczna atmosfera między zawodnikami, że gdzieś tam jeden z drugim żartował, cieszył się i później to było widać na boisku. W zasadzie no, gdzieś tam nie powiem, że mamy gwiazdę NBA w swoim składzie. Natomiast to czasami nie jest najważniejsze. Czasami właśnie wygrywa się takimi małymi rzeczami, że jeden o drugiego zadba, czy rzucenie się po piłkę. Także ta wola zwycięstwa i wola zwycięstwa razem czasami jest naprawdę dużo ważniejsza niż umiejętności. Pamiętny mecz na pewno ze Słowenią, słowa Luki Doncicia, chociażby o Mateuszu Ponitce. Z drugiej strony, bo wspomniałeś o tym, może nie mamy gracza z NBA. Wtedy nie było, bo oczywiście jest Jeremy Sochan, który mamy nadzieję będzie stanowił też o sile tej reprezentacji. Do niego za chwilę przejdziemy, ale powiedz mi, czy na przykład jako dyrektor pewnie też mogłeś pewne informacje posiadać. Było duże zainteresowanie naszymi zawodnikami po tym, co zobaczyli skauci, co zobaczyli prezesi klubów euroligowych. Może były jakieś pytania z NBA? Możesz coś zdradzić w tej sprawie? W zasadzie może nie z NBA, ale na pewno to zainteresowanie zaczynało być olbrzymie. Chociażby Mateusz Ponitka zaraz po mistrzostwach przecież podpisał umowę od razu z Panathinaikosem, a był wcześniej, miał umowę w lidze włoskiej. Także Michał Sokołowski od razu, to znaczy po 2-3 miesiącach zmienił klub na lepszy. Teraz grał u trenera Milicicia, ale kolejne właśnie nazwisko to Michał Sokołowski, który gdzieś tam miał fantastyczny turniej. W zasadzie był chyba jednym z najlepszych obrońców w turnieju i gdzieś tam śmiało może spoglądać wyżej, żeby gdzieś, czy to w Eurocupie, czy w drużynie euroligowej, gdzieś się znaleźć. Kolejny Oleg Balcerowski. Także każdy z tych chłopaków gdzieś tam, oprócz świetnej przygody, na pewno został zauważony. I teraz trzeba to potwierdzić po prostu pracą ciężką dzień w dzień, kolejnymi meczami w swoich klubach, że są zdecydowanie gotowi na wyższy poziom w swojej karierze. Starałeś się, żeby Jeremy Sochan zagrał wtedy na Eurobaskecie. Miałeś okazję, że poleciałeś do Stanów Zjednoczonych, rozmawiałeś. Były wówczas takie podchody, bo wiemy, jak NBA traktuje też kalendarz fibowski. To nie będziemy teraz wyjaśniać, bo nie starczyłoby nam pewnie miejsca na antenie. Natomiast z perspektywy tamtej wizyty, ona będzie miała przełożenie na przykład na ten rok. Był też prezes Radosław Piesiewicz w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda sytuacja pod kątem tego, że w tym roku będzie przecież pierwszy z turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? No tak, tam w zeszłym roku trochę mieliśmy taki trochę pecha, a może i to nie nawet złe słowo, że to jest pech. Po prostu Jeremy pierwszy sezon był przed nim, więc gdzieś na pewno... Trudno go było jeszcze bardziej jakby przekonywać do tego, żeby dołączył do nas, bo tak naprawdę cała kariera była przed nim, a ten pierwszy sezon, jak teraz wiemy, gdzie udowodnił, że po prostu należy do tej ligi i spokojnie znajdzie sobie miejsce w jakiejkolwiek drużynie. Bo to, jakie robi postępy w ciągu sezonu, to jak w zasadzie po jakimś tam początku, po pierwszych meczach, szczególnie w Polsce, czuliśmy jakiś taki minimalny zawód, to końcówką czy tym środkiem sezonu udowodnił, że jest niesamowicie utalentowanym chłopakiem i chłopakiem, który się rozwija. Przecież on jest młody i jeszcze w zasadzie każdy kolejny sezon... Tak, w zasadzie każdy dopiero zapoznawał się z tą koszykówką seniorską, więc każdy kolejny sezon będzie dla niego lepszy i lepszy, a już chyba w zasadzie był bardzo bliski pobicia rekordu punktowego dla polskiego zawodnika.
zawodnika. Tak, zabrakło jednego punktu, bo on ma 30, Marcin Gortat miał 31, najwięcej w jednym meczu. Tak, w zasadzie już czuliśmy, że ten rekord zostanie za sekundkę pobity, ale problemy zdrowotne, pewnie też sytuacja drużyny spowodowała, że jak wiemy, te amerykańskie ligi im więcej przegrają, tym więcej mogą zyskać w wakacje, więc im też pewnie na rękę nie było, żeby on grał. I a teraz jest im na rękę? Myślę, że właśnie po wizycie prezesa Radka, po wizycie również był Rafał Jódź, gdzieś tam dostaliśmy takie informacje, że naprawdę jesteśmy traktowani poważnie, jako poważna federacja i myślę, że ta rozmowa będzie na pewno kontynuowana. Te szanse moim zdaniem są duże, żeby zagrał. Tak w zasadzie Jeremi powtarza, że na Eurobasket 2025 to on będzie na 100%, ale na pewno chcemy go już wcześniej, żeby poznał się z chłopakami i żeby po prostu naturalną kolej rzeczy, żeby jakąś tą chemię między nim a chłopakami wytworzyć, bo wiemy i zresztą nasza historia jest też taka, że mogliśmy tych najlepszych zawodników ściągać, a wyników nie było, więc najważniejszy jest zespół i to musimy podporządkować zawsze. A jak z jego kolanem? Masz jakieś informacje? Groziło tam być może nawet jakieś delikatne czyszczenie kolana, bo wiemy, że miał problemy zdrowotne. Też pod koniec San Antonio Spurs też świadomie zrezygnowało z tego, żeby nie forsować go w tych ostatnich meczach, bo i tak nie dostaliby się do playoffów, czy z nim, czy bez niego. A czy masz jakieś informacje może od niego albo od San Antonio? Znaczy słyszałem, że nie będzie potrzeby tego czyszczenia, tego kolana, więc to są pozytywne informacje, że ta kontuzja nie jest aż tak poważna, tak jak w zasadzie wspomniałeś wszystko. San Antonio gdzieś tam kończyło sezon i te mecze nie miały wielkiej wagi, więc lepiej było dla niego, jakby odpoczął. A San Antonio Spurs wybiera się w te wakacje do Polski samo, mówię, jeśli chodzi o przedstawicieli tego klubu, albo z Jeremim Sochanem na pokładzie? Ja myślę, że jak Jeremi będzie, no to myślę, że przedstawiciele również. Ale przy okazji tego, żeby porozmawiać z federacją, zobaczyć jak to działa od środka, czy być może będzie jakaś współpraca i może być jakieś zaskoczenie dla polskich kibiców? A to nie chciałbym wychodzić przed szereg, ale na pewno będzie dużo ciekawych informacji dla polskich kibiców. Chciałem, żebyśmy wytłumaczyli tylko tak króciutko, jeśli chodzi o to, jak dostać się na Igrzyska Olimpijskie, bo to nie jest takie hop-siup. Ja mam trochę takie wrażenie, że z jednej strony, nie odbierając kadrze sukcesów, 8 miejsce na Mistrzostwach Świata i 4 na Eurobaskecie, sukcesem jest i basta. Z drugiej strony, być może te nieudane kwalifikacje do Mistrzostw Świata sprawią, że przez 2 lata niestety będziemy musieli pudrować polską koszykówkę, jeśli chodzi o wydanie reprezentacyjne. I czy twoim zdaniem autentycznie jest szansa na to, żeby dostać się na Igrzyska, skoro większość tych miejsc, a przede wszystkim dla Europy, jest właśnie z Mistrzostw Świata, które będą odbywać się w tym roku? Droga jest trudna, natomiast FIBA zmieniła zasady i w zasadzie dała nam trochę drugie życie. Już w te wakacje, konkretnie 12-20 sierpień, będzie pierwszy turniej preeliminacyjny. Wiadomo gdzie? Staramy się, żeby ten turniej był w Polsce. Mamy nadzieję, że tak będzie, natomiast... A kiedy 20, decyzja na przykład 28-29 kwiecień będzie decyzja. Jakiś typ, jeśli chodzi o miejsce, lokalizację? Typu nie znam, natomiast no gdzieś tam jest szansa, żeby ten turniej był w Polsce, ale musimy czekać oczywiście na decyzję FIBY. Ale to jest pierwszy turniej. Co trzeba zrobić, żeby grać dalej? To jest pierwszy turniej, tak. W tym turnieju będzie 8 drużyn, tylko zwycięzca awansuje do kolejnej fazy i ta kolejna faza będzie już ostateczna i to będzie w 2024 roku kolejny turniej na podobnych zasadach, jak był turniej w Kownie, czyli... Dwie grupy? Dwie grupy po 3 drużyny. Półfinały, zwycięzca. Później półfinały i zwycięzca, czyli 6 drużyn i tylko jedna drużyna pojedzie do Paryża. Czyli z 14, tak zawężając... Tak, można powiedzieć, że dwa turnieje trzeba wygrać. Pierwszy, wydaje się, ten turniej, no będziemy jednym z faworytów, bo to będą drużyny, które nie zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata
i drużyny, które mają tam dziką kartę, ale z rankingu wychodzi, że będziemy jedną z wyżej klasyfikowanych drużyn. A jeżeli na przykład nie dostaniemy tego turnieju, to bez względu na wszystko Polska będzie grała w turnieju kwalifikacyjnym, tym pierwszym, jeśli chodzi o te 8 zespołów? Tak. Bo tak wynika z rankingu. Tak jest. Czyli tutaj bez względu na wszystko jest o co grać. Tak. Można tak powiedzieć. Można powiedzieć i cieszy to, że tak jak powiedziałeś, gdzieś tam organizując na następny Eurobasket, skazujemy się trochę na szlifowanie formy w meczach, które oczywiście trzeba wygrywać, bo zbierać punkty, ale gdzieś tam te porażki nie przekreślają naszych szans. A tu dostajemy w zasadzie turniej pierwszy, gdzie naprawdę gramy, gdzie ta stawka jest bardzo wysoka. I to powoduje, że po prostu zbierzemy najsilniejszą reprezentację, jaką się da, i będziemy dalej próbować ten nasz sen piękny z Eurobasketu przekuwać dalej. Czyli jeżeli Jeremy Sochan dostałby zielone światło, to bardziej pod względem jego gry ten sen dotyczący jego obecności w kadrze może się spełnić w te wakacje, jeżeli turniej będzie w Polsce, czy to nie ma znaczenia, jeżeli będzie odbywał się w jakimś innym kraju? Jest różnica na pewno. Na pewno jest różnica. Myślę, że jakby Jeremy zdecydował, że chce grać w Polsce, to na pewno prezes Radek i cały Polski Związek Koszykówki staną na głowie, żeby zrobić jakikolwiek mecz w Polsce, i na pewno polskich kibiców, polscy kibice na pewno zobaczą Jeremiego w koszulce reprezentacji Polski. A załóżmy taki czarny scenariusz, że nie dostajecie się na igrzyska. Macie 2 lata tak naprawdę przygotowań do Eurobasketu. Jak przypominać o sobie polskiemu kibicowi? Bo to jest problem. Kadra nie ma swojego domu. Będziemy grali w eliminacjach tak czy tak, czyli będą te typowe... Ale to są mecze towarzyskie. Okienka. No, to znaczy my mamy pewny awans. Niemniej jednak nic więcej nie możemy zrobić i będziemy grali w tych okienkach i tu będziemy zawsze przypominać naszym kibicom. Natomiast rzeczywiście takiego meczu o coś będzie brakowało. Łukasz, potrzebuję jeszcze troszeczkę o Legii porozmawiać, ale chciałbym też porozmawiać z tobą jako z zawodnikiem, który żegna się z Polską Ligą Koszykówki, bo na pewno masz pewne przemyślenia, bo spędzałeś przecież wiele lat chociażby w Zastalu Zielona Góra, teraz jesteś w Legii Warszawa. Przemyślenia dotyczące tego, co można zrobić, żeby ta liga wyglądała lepiej, może była bardziej atrakcyjna. Czy gdybyś został prezesem Polskiej Ligi Koszykówki, uważasz, że ligę trzeba powiększyć, może trzeba zmienić? Masz jakieś pomysły na to, jak udoskonalić ten produkt, żeby był jeszcze bardziej ciekawy, przejrzysty dla kibiców, ale też dla samych klubów? Ja myślę, że tak naprawdę liga w tym momencie jest w dobrych rękach. Myślę, że organizacyjnie jest przepaść między tym, co było 10 lat temu, a tym, co jest teraz. I to jest naprawdę na duży plus. Coś, co na pewno gdzieś tam można przede wszystkim pomagać klubom, to, żeby gdzieś tam lepiej prezentowały się w europejskich pucharach, żebyśmy byli lepiej dostrzegani, lepiej postrzegani za granicą. Ale tak naprawdę tu gdzieś wiadomo, że Polska Liga może gdzieś jakimiś tam delikatnymi przepisami pomóc, ale to już jest rola klubów, żeby wybierali tych odpowiednich zawodników, żeby przedłużali kontrakty w odpowiedni moment, żeby... Kluby płaciły w terminie i płaciły. Ale tu właśnie tak, kluby w większości i myślę, że nawet bardzo dużej większości płacą w terminie. A co z Zastalem jest? Tak nie halo, że sam ty jesteś jednym z poszkodowanych. No tam jest na pewno od jakiegoś czasu są jakieś tam problemy. I przymykałbyś oko licencyjnie? Nie chciałbym teraz o tym... Znaczy, ciężko mi w tej chwili się odnieść. Nie znam żadnych dokumentów, bo to przecież nie jest tak, że ja wiem wszystko, bo to przecież toczą się rozmowy gdzieś tam. Przede wszystkim też zawodnicy muszą informować, jakie wobec nich są zaległości, ale to muszą informować w wakacje, kiedy w zasadzie trwa ten proces, a nie po tym, jak już dany klub dostanie licencję,
bo tak naprawdę po tym, jak dostanie bo tak naprawdę liga też nie ma do końca nie ma do końca pewności, jakie są ustalenia między zawodnikami a klubem, jakie są ugody podpisywane i jak to wszystko wygląda. Także na pewno zawodnicy muszą się zgłaszać i wtedy będzie po prostu można podejmować decyzję. A masz chociaż taką wiedzę, w jakim kształcie będzie liga w przyszłym sezonie? Czy będzie więcej awansów z pierwszej ligi? Czy może będą jakieś dzikie karty? Czy może będzie ukraiński zespół? Były takie starania, ale chyba nie wszystkim się to też spodobało. Tak, to na pewno nie wszystkim się to spodobało. Natomiast, a wiesz dlaczego? Mogę tylko podejrzewać. Jakie są twoje domysły? Domysły, że gdzieś tam na pewno... Na pewno nie jest to tak łatwe, że do zrobienia, żeby przyjdzie drużyna, która gdzieś tam może zdominować ligę i nie jest po prostu z Polski, więc to na pewno... ma co, budżet 3 razy większy? Na przykład, więc to na pewno nie jest łatwe do przełknięcia dla ludzi. A jeśli chodzi o ten kształt, coś może kształt się zmienić? Ja kompletnie o tym nie myślałem, z tego względu, że gdzieś tam czuję się nadal jeszcze jako zawodnik i teraz cokolwiek byśmy powiedzieli, to byłoby takie wyprzedzenie faktów, a to myślę, że nie jest w tej chwili najważniejsze. Jako Legię może was czekać już bardzo trudne ćwierćfinał. Czy ty wyobrażasz sobie, że na etapie ćwierćfinału kończy się twoja przygoda w ogóle z butami zawodniczymi, z tym zapachem szatni i z rzucaniem do kosza na parkietach Energa Basket Ligi? Wyobrażać to sobie wyobrażam, bo wiele przeżyłem, jeśli chodzi o sport. Natomiast no, na pewno chciałbym awansować do półfinału, do tej strefy medalowej i dalej, żeby gdzieś ten sen mógł trwać. Dźwignęliście się po tym początku, że były zmiany, były rotacje, był trochę taki All-Star w waszym zespole, wiele zawodników z przeszłością w NBA, to nie do końca chyba wypaliło. No na pewno, początek mieliśmy słabszy, natomiast teraz mamy zupełnie inną drużynę, zupełnie też inaczej gramy, więc ta transformacja, która nie jest łatwa między sezonami, w trakcie sezonu, można powiedzieć, że się w miarę udała. Czekamy oczywiście na końcowe efekty i będziemy mogli oceniać, natomiast no, gdzieś tam na pewno daliśmy sobie większą szansę, żeby walczyć o medale. To co będzie sukcesem dla was? Medal? Czy coś medal. Więcej? Myślę, że medal. I to będzie satysfakcjonowało prezesa klubu? Myślę, że tak. Myślę, że będzie satysfakcjonowało prezesa. Każdy sezon, gdzie Legia jest na tych miejscach medalowych, powinien satysfakcjonować każdego prezesa i też trzeba z pokorą zawsze mówić, bo trzeba pamiętać, że nie tylko my mamy ochotę na złoty medal. Oczywiście to jest nasza nadzieja, gdzieś tam walka o złoto. Ja też chciałbym skończyć ze złotym medalem, natomiast nie jesteśmy jedyni w stawce i z drugiej strony też no, nie można z pychą tutaj mówić, że na przykład brązowy medal czy srebrny medal by nas nie zadowolił. A ja powinienem się odzwyczajać od Energa Basket Ligi, a mówić Orlen Basket Liga? Nie mam pojęcia. Czyli nie masz jeszcze takiej wiedzy, że może coś się zmienić od nowego sezonu? Jeszcze takiej wiedzy nie mam. To Łukasz, jeszcze mam do ciebie pytanie końcowe, bo ja się obawiam jednego, że za chwilę będziesz miał wizytówki z napisem prezes. Będzie trzeba mówić do ciebie, panie prezesie, jeśli chodzi o bycie tym sterem, okrętem Polskiej Ligi Koszykówki. Czy ty się potencjalnie, gdyby tak się wydarzyło, oczywiście nie mówimy, że to będzie na pewno, zmienisz się, będziesz inną osobą? Czy masz w ogóle pomysł na siebie w tej nowej rzeczywistości, bo bez względu na to, jak potoczy się twoja przyszłość, no to już niedługo nie będziemy rozmawiać z tobą jak z koszykarzem? No na pewno. Kiedyś musiała się ta kariera skończyć koszykarza i ja już w zasadzie już w głowie też powoli kończę ten etap w moim życiu. Piękny etap w moim życiu, bardzo długi etap w moim życiu. Natomiast no, to jest coś normalnego. I myślę też, że fajną sprawą jest, że ja się z tym dobrze czuję, że kończę karierę, więc jak będziesz mi normalnie po imieniu mówił, a nie jak do koszykarza, to też będę zadowolony i nie będzie problemu z tym.
Łukasz Koszorek, czyli rozgrywający jeszcze Legii Warszawa, był moim i Państwa gościem, a w przyszłości, kto wie, być może prezes Polskiej Ligi Koszykówki. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.